Za nami pierwsza edycja Futsal Goalkeeper Master. W hali Tosir w Tarnowie odbyły się warsztaty dla bramkarzy o specjalizacji futsalowej. Warsztaty poprowadził Bartłomiej Nawrat, zawodnik rekordu Bielsko-Biała, ponad stukrotny reprezentant Polski w futsalu. Pierwszy taki kamp, takie warsztaty bramkarskie ze specjalizacją futsalową w Tarnowie. I grupa sześcioosobowa, ponieważ tak sobie zażyczył trener prowadzący, odbywa zajęcia, dwugodzinne treningi tutaj na hali Tosiru w Tarnowie. Zajęcia są prowadzone pod okiem wybitnego reprezentanta Polski Bartłomieja Nawrata, który jest ponad stukrotnym reprezentantem Polski w futsalu. Jest również mistrzem Polski w futsalu, obecnie zawodnikiem rekordu Bielsko-Biała, a co najważniejsze, jest również trenerem UEFA z zakresu sztuki bramkarskiej. Na boisku, jak jest tam jakiś rzut rożny, po drugiej stronie bramkarz ma chwilę, można powiedzieć, takiego może nie całkowitego rozluźnienia, ale no gdzieś ta piłka jest tam daleko, a tu na hali przy każdym stałym fragmencie, czy tam jest rzut rożny, czy aut, czy coś, bramkarz na futsalu musi być cały czas skoncentrowany przez te 40 minut. Nie może sobie pozwolić na chwilę wytchnienia, bo dostanie piłkę z 30 metrów za kołnierz i jest bramka. To trener naszej ciężko sobie wyobrazić lepszego. To dla mnie druga możliwość treningu z nimi. Naprawdę każdy z nim trening to jest taka bardzo duża nauka dla nas. No i to cieszy, bo no może to potem przekładać na boiska i na mecze. Na pewno dużo łatwiej zwraca uwagę na takie szczegóły, o których my możemy nie wiedzieć. No i to dużo pomaga. W związku z dużym zainteresowaniem wkrótce planowana jest organizacja kolejnych futsalowych warsztatów.